Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Dying Light The Following i mamy już 87% fabuły, czyli to już jest dosyć sporo. 13% fabuły nie jest źle. Mam nadzieję, że się wyrobimy jeszcze przed tym naszym Dying Light 2. Byłaby naprawdę lipa, jakbyśmy nie zdążyli. Oj, lipa. Dlatego ja nagrywam teraz Dying Light jak najwięcej, żeby zobaczyć w jakich odstępach czasu się wyrobię, co najwyżej zmienię noitkę. Dobra, Attila, gdzie ty jesteś? Panie Kray, jakkolwiek potoczą się sprawy dalej, to co zrobiłem, rzuci matce więcej światła na kwestie, na które szuka odpowiedzi, niż całe badanie przeprowadzone przeze mnie aż do dziś. Widzi pan, jako znany etnograf przybyłem do Haranu na zaproszenie żony miejscowego pułkownika. Pułkownik, matka. Te słowa tutejsi zawsze wymawiali z najwyższą czcią. Jednak dla mnie szybko stali się po prostu Amirem i Jasminą. Szczęśliwym małżeństwem, jakich mało. Na jego prośbę zostałem. Kiedy świat wokół wywrócił się do góry nogami. Byłem tu, kiedy powrócił, by ją ewakuować. Widziałem, jak został ugryziony. I właśnie wtedy poprosił mnie, bym został. Spełniłem jego prośbę. Myślałem, że będzie chciał, bym skrócił jego cierpienia. Okazało się, że nie o to mu chodziło. Dał mi coś, co miałem przekazać jego żonie. Tylko jeśli stan jej umysłu po tej tragedii nie będzie budził moich zastrzeżeń. Jednak więcej jej nie zobaczyłem. Poczułem się odrzucony i opuszczony. A teraz... Kiedy wkrótce umrę, nie dotrzymam już swojej obietnicy. Ona nadal nie chce się ze mną zobaczyć. Ale pan to co innego, Crane. Pan ma szansę się z nią spotkać. Nie mam już innego wyjścia. Muszę zostawić w pańskich rękach to, co dał mi pułkownik. Wiem, że kiedy nadejdzie czas, podejmie pan właściwą decyzję. Proszę zapamiętać ten kod. 2519 8603. Przepraszam za wszelkie nieprzyjemności, jakie mogłyby pana przeze mnie spotkać. I błagam o wybaczenie. Attila H. Oj, panie Attila. Coś pan na odpierdzielał. Gdzieś tu było chyba to przejście, prawda? Tak, tędy było do piwnicy. Coś pan nawyrabiał, panie Attila H. Co ty kurwa zrobiłeś? Hej, z tej strony Kyle Crane. Jestem u Attili. Co za Attilą, Crane? Mów zaraz. Poderżnął sobie gardło, założył maskę i się zabił. Maskę? Jaką maskę? Starą czerwoną maskę, którą znalazłem w świątyni słońca. Stary głupiec posłużył się tobą, Crane. Co? Jak? Żeby odnaleźć maskę. Wiemy o niej. Nie to było jego zadaniem, Crane. Attila był śmiertelnie chory. Rak niszczył mu mózg. Musiał być przekonany, że jeśli nałoży maskę i poderżnie sobie gardło, Bóg Słońca objawi się i wstąpi w jego ciało. Ale dlaczego? Skąd mu to przyszło do głowy? I przekroczy on wrota śmierci, by móc przynieść nowe życie. Attila widać zinterpretował to jako alegorię samobójstwa. Pomyłka, która kosztowała go życie. Weź maskę. I spróbuj zlokalizować książkę, którą Attila dla nas pisał. Zanieś obie rzeczy do Jasira, a my już zajmiemy się resztą. No, ty durniu. Oj, ty durniu. Dobra, idziemy po książkę. Którą miejmy nadzieję, że zrobił. Raczej napisał, nie zrobił. Dobra, gdzie to było? Gdzieś tu.
No nie ma notatka. Kurde, ja wiem, że to jest od cholery notatek, ale ja teraz nie mam czasu ich czytać. Za mało czasu. W ogóle ile procent? 87 nadal. Uciekamy stąd. Gdzie tu było to wyjście? To było to wyjście. Daleko. Jak jasna cholera daleko. Jak jasna cholera daleko. No dobra, trudno. Lecimy tam. Miejmy nadzieję, że tu już żadnych filarii nie będzie. Żeby przynajmniej wjechać się, czy wyjechać jak człowiek. Samochód jest tam. Na samym wyjeździe. No to szybki wątek za tylu, faktem. Au. Zobaczmy jak to wygląda. Tu w prawo. No, tędy nie przejedziemy niestety. Dobra, prosto, w prawo, za mostem w lewo i koło torów w prawo. Kurde, no nie, już nie będę cofał. Zapomnijcie. Wzrost poziomu legendy. Tory panocku, ale nie mam czasu na to. Nie mam na to czasu. Chcę to skończyć jak najszybciej. Może nie w tym odcinku jeszcze. No jak deszcz pada, to wam powiem szczerze, że tak jest, kurde, Lipton. Ale dostaję po dupie amortyzator. Ło. Dobra, koło torów. Prawo w drogę Toma. No i robimy sobie czego traina. Nią. Oj, chyba zwaliłem. Oczywiście, że zwaliłem. Trudno, nie ma innej opcji, ale przejedziemy tędy. Tu jest jakieś torowisko. No oczywiście, pewnie spierdziel się. Dobra, jest torowisko. W ogóle może jakieś części byśmy kupili do samochodu? Zrzuty to już mnie nie interesują, człowieku. Tej. Masz, panie, coś fajnego? Znalazłem w tym bajzmu trochę nowych gratów. Chcesz rzucić okiem? O kurwa, jakie to jest drogie. Wyroby kup wszystkie. My to też pokupuj. I hoppa. Dobra, silnik poziom 5. Tu nie mamy co, tu nie mamy co, tu nie mamy co. Tu też nie mamy co, ej. Czemu mi się wydawało, że... A nie, kupiłem jedną za tą część. Dobra, nieważne, tylko silnik kupiłem w sumie. Dobra. Jak tam paliwo? No tak, 2 na 10. Tak, 2 na 10. Dobra, tu już niedaleko w sumie. Jedźmy sobie oczywiście na torowisko. To jest gdzieś tu, jest jak dorzuca, jak normalnie kotem po tabletkach. Panie wybuchający. Kurduplu. Ty wybuchaj, ale nie przy mnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja się prześpię, żeby nie było, że tutaj nie dotrzymuję umowy. Nie, nie, tak to nie będzie. Dobra.
Umiejętności nam jakieś wskoczyły. Poziom legendy 31, nie, 30. Regeneracja zdrowia. Dziękuję. Ja nie mam strzelby, ale jestem głupia ciapa. Mogłem strzelby wziąć. Mogłem wziąć strzelby. Jazir, nie pytaj o nic, proszę, naprawdę, po prostu przekaż te rzeczy akolitom. To bardzo... Ważne dla matki, wiem. Już mnie uprzedzili. Powiem im, że to mam. No spoko, Lust. Tylko co teraz? Nie chcę lokalizatora. Już im napomagałem, starczy, kurde. Ile ja wam jeszcze mam pomagać? Mam dość tego pomagania, tylko pomoc i pomoc i pomoc. Witaj, nieznajomy. Szukasz czegoś? Dawaj mi tam, co masz. Śruby wezmę wszystkie, jak zwykle. O, zapasy domowe, to również. Dobra, ale tu już w sumie nie ma nic. Chemikalia w sumie jeszcze są spoko. Kosztowności sprzedajmy. EPM-y są słabe, więc tym bardziej. To sprzedajmy, to sprzedajmy. Te miny lądowe w ogóle się nie przydaje. Amerykański Czołem. Pistolet również. Tego, co sprzedaje na szabrze, nie znajdziesz. 2800, 3000, kurde. Mam bardzo mało kasy. No i co ja teraz muszę zrobić? Ołtarz. Czy ja tam dojdę na piechotę? Powinienem. Powinienem. Zobaczymy, czy to wyjdzie. O kurde, ile ich tu jest? Ile was tu jest? Gdzie chcę stargetować po prostu... Nie ma tu nic? Nie mówię, że to w nocy nie występuje. No kurde, naprawdę? No bez jaj. Już im dosyć napomagałem, starczy wam, kurde. Ale oni są pazerni na tą pomoc. Nie chcę mi się wam już pomagać. Tyk. Dobra, może się jak prześpimy, to jakoś to przejdzie. Serio, nie chcę mi się już im pomagać. Mam już dosyć tego dodatku. Ile jest procent? 88. No, dużo to nie dało. Dobra, wyjdźmy poza safe zone. No, ale znając życie, to pewnie będziemy musieli cokolwiek zrobić. Niestety chyba będziemy musieli coś zrobić. Dobra, ale żeby nie przedłużać, wiecie co? Ja, jak oni się odezwą, dopiero się do was też odezwę. Tak więc chwilowy reset. Ej, mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. Z pewnością. O. Wyłącz radio. Mam u ciebie questa, którego nie mogę wziąć. O, planik tu było. Był. Nie było. Oj, Shiro. I ta twoja wada wymowy. Gdzieś tu na górze jest jeszcze jakiś quest. Koleżkowie jeszcze się do nas nie odezwali. A to tak w sumie nagrywam na zaś. A więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie. Nie sądzę. Rozumiem, więc? Nie znam go osobiście. Ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłam go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam. Ale to możliwe.
Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę, swoich najbliższych w takiej sytuacji. Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Tylko, czy mógłbyś... Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sama. Mhm. O, Erkan, dobrze cię widzieć. Co z nią? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawia. Ta, na to wygląda. A ty jak się trzymasz? Ja... nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie myślałem... Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Ta, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Chciałbym być taki jak ty, ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Teraz muszę się skupić na niej. Tylko ona mi została z mojego dawnego życia. O, ciężki temat. Oj, ciężki temat. Bardzo ciężki temat. A, pan Crane, prawda? Naprawdę niezły z pana gość, wie pan? Jeszcze nie widziałem, by ktoś tak szybko zdobył zaufanie dzieci. Co zrozumiałe, oni siedzieli cicho, odkąd rząd zakazał działania wszystkim nielegalnym sektom religijnym w kraju. Zakazał? Czemu? 50 lat temu doszło do masakry. Potem rozpętał się chaos. Musieliśmy działać szybko, a nie wiedzieliśmy, co robić. Byłem wtedy politykiem, ale nie takim skorumpowanym. O nie! Byłem przeciwny temu wariactwu, ale nikt mnie nie słuchał. Wyśmiali mnie, zwalili winę na dzieci, ale wiedziałem, że się mylą. Moja matka tu dorastała i nigdy nie powiedziała złego słowa o dzieciach. Kiedy wszystko straciłem, przybyłem tu i pomagałem im w stworzeniu swoistego rezerwatu społecznego. Trzymali swoje rytuały w tajemnicy, nie dopuszczali nikogo z zewnątrz. A ja przez długi czas czułem się zdradzony, panie Crane. Pomogłem im przetrwać, a oni zamknęli przede mną drzwi. Jak mogli? Nie przyjęli cię do swojej grupy? Nie. Chyba pan rozumie, że poczułem się zdradzony. Ale teraz, skoro rząd nie zdołał ochronić swoich obywateli, dzieci pojawiły się ponownie, silniejsze niż kiedykolwiek. I oni nie zapomnieli o mnie po tych wszystkich latach, panie Crane. Mam jedzenie, ubranie, jestem bezpieczny. Zaopatrują mnie we wszystko. Szkoda, że nie mogę powiedzieć wszystko dobre, co się dobrze kończy. Mam tylko nadzieję, że dożyję końca tego szaleństwa. No. Witaj Kyle. I Kyle. Ja wiem, że wy mnie bardzo lubicie teraz. Erkan, przepraszam. Jazeer. No nie wiem, naprawdę, chyba naprawdę musimy zrobić jakiegoś questa, dopiero wtedy to się odblokuje, tak więc... Przynajmniej zróbmy to w ten sposób. Nie chcę robić tego już w nocy. Więc zróbmy to w dzień. Rozwalmy przynajmniej jakiegoś sprintera, może to pomoże. O ile Kyle przestanie się bawić w małpkę. Tam jest sprinter. No spróbujmy to zrobić. Zero, czy mógłbyś do mnie przyjść? Muszę z tobą porozmawiać o pewnej prywatnej sprawie. Masz ty, człowieku, kurde, naprawdę. Dobra. Chyba mnie przekonałeś. No, jestem. Halo.
Jestem! No i widzicie, właśnie o tym mówię. Znaczy czasem te questy się tak kurde bagują. Poezja. Niby mnie woła, a niby mnie nie woła. Ajajaj. Dying Light the Following. Dobra, zabijmy tego sprintera i miejmy już to ze sobą, co? O ile go zabijemy, oczywiście. Kurde, jak on szybki. Ty gnoju. Chodź tu! No kurwa, nie zabiję go chyba. On jest szybszy niż samochód. Mi się snajperka przydała, a nie. No trafiłem cię przecież! Gnoju walony. No, też cię hitnąłem znów. No, zabity. Ty czy nie padniesz? Dobra. Ta stamina. Padło. Dziadostwo padło. Mamy tą wątrobę. Co może jak ją oddamy, to jakimś cudem się załączy. Były tutaj te wątroby, prawda? Ej. No przecież mam. Naprawdę nie rozumiem tego. Z tobą już mogę porozmawiać? Oczywiście, że nie. Ale mnie ta gra czasem irytuje. O Jezu. Przypominam, 180 stopni. Od jedynki do The Following to jest po prostu 180 stopni, całkowite. Nadal nie? Nadal masz inne zajęcie? W chuje cięcie? No nie mogę, dobra, czekajcie chwilę, znów robię cięcie. I zaraz się widzimy. Dobra, kochani, wystarczył w sumie reset gry. Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych. Więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. To tyle miałeś mi do powiedzenia? Naprawdę? A te dwa questy, które masz na sobie, to co? Jazir, co jest? Wiem, że masz sporo rzeczy na głowie, synu, ale muszę prosić cię o przysługę. No jasne, czego ci trzeba? Niechętnie to robię, jednak nie poradziłbym sobie tam w terenie. Chodzi o moją córkę, chyba uciekła z domu. Ezgi uciekła? Dlaczego? Dobre pytanie. Nigdy nie potrafiłem odgadnąć, co się roi w tej szalonej łepetynie. No dobra, masz pojęcie, gdzie mogła się udać? Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to dom Ozana. Byli bliscy sobie. A jej chłopak, co? To o niego się kłóciliście, kiedy tu się pierwszy raz pojawiłem. Mały dupek. W życiu jednego dnia nie przepracował. Nie szanował rodziców. Zawsze z tym durnym uśmieszkiem i czapką z daszkiem do tyłu. Wyluzuj, poszukam jej, nic się nie martw. Gdzie mieszka ten Ozan? Mieszka na farmie dość blisko oazy i... Dziękuję ci. Przepraszam, że zawracam ci głowę. Jeśli ją odnajdziesz, poproś, by wróciła do domu. Mhm.
Czyli to miałeś mi do powiedzenia, tak? Jazir, mam dla ciebie wątrobę Sprintera, co ty wyprawiasz do diabła? Zabierz ode mnie to cuchnące ścierwo. Za stodołą jest beczka, włóż to ta. No dobra, ale tego questa już nie mogę od ciebie wziąć, prawda? A bo to jest poszukaj Sabita. Dobre. Dobre. Witaj, niezny. Dobra, włóżmy to ścierwo. O Boże, co za smród. Teraz mamy porozmawiać z Jazirem, tak? Ciekawie, ciekawie, nie powiem. No dobra, wrzuciłem do beczki. Dziękuję. A jeśli zdobędziesz więcej wątrób, włóż je tam od razu. Ten smród jest nie do zniesienia. No i mamy full. Co, teraz nam odblokujecie wątek? Wiewca wiary. Świetnie. ESG na farmie, ale to jest chyba quest poboczny. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Hej, mały, wybieram się na pocztę, więc mogę sprawdzić, czy nie czeka na ciebie przesyłka. Wiesz, co jest w środku? Prezent? Od mamy? Napisała kiedyś do mnie, że wysyła mi niespodziankę. A jak ją dostanę, to ona wróci. I znowu się będzie ze mną bawić. No i to chyba się nie doczekasz na tą przesyłkę, wiesz? Chyba się nie doczekasz. Kyle, otrzymaliśmy informację o grupie odpowiadającej twojemu opisowi. Zajęli spichlerz. Jeśli te zbiry zabrały cokolwiek z jaskini, jeśli gdzieś przetrzymują naszego zaginionego brata Orkana, to zapewne właśnie tam. W porządku, sprawdzę to. Pośród nas wiemy, że to ogromne ryzyko, ale być może to nasza ostatnia szansa znalezienia tego, czego szukamy. Kolego, ty najpierw to wylecz sobie to rozdwojenie jaźni, które w tej chwili miałeś. To raz. Dwa, musimy kupić jeszcze amunicję, bo trochę się z niej wypstrykaliśmy. To dwa. A trzy. W ogóle nie wiem, co się w tej grze dzieje ostatnio. Nie wiem, co się w tej grze dzieje, naprawdę. Amunicję do strzelby, pistoletu nie trzeba, do karabinu możemy jeszcze kupić. Śruby oczywiście wszystkie. I jesteśmy gotowi. A która jest godzina? 22:33, więc śmiało. Ale kochani, zanim pojedziemy tam, gdzie mamy jechać, jest to kurde daleko bardzo. No może zdążymy jeszcze 2 minuty. Nie to, żebym wątpił, ale... Dobra, tu i w prawo. Jezu, nienawidzę tego jeżdżenia. No i co? Zablokowałeś się? Oj. Za to, co robisz, bracie, niech ci matka błogosławi. Ryzykowałeś swoim życiem dla nas. I w pełni zasłużyłeś, by stać się jednym z nich. Teraz czekaj na znak. Jak ja ci zaraz znak pokażę, pewien, uniwersalny, się bardzo zdziwisz. To się bardzo zdziwisz. Jak na serio się zdziwisz. Ohoho. Gonią nas. Karamba, gonią nas. O, fuck. No, bo oczywiście, kurwa, drzewa są stalowe. Ała. To bolało. Mega bolało. No. I na tory. O kurde, oni też skoczyli. Ale jestem szybszy. I'm speed. Męby jedne. Gałgany. Dobra. No już zgubiliśmy. Zgubiono pościg, dobra. Udaj się do spichlerza, ojej.
Znam tego questa. Nie jest wcale też przyjemny. Dobrze, są te tory. Tych torów to by była lipa. Jeszcze tu mamy behemota do pokonania. Dobra, to gdzieś tu jest chyba. Ale kochani, to co wydarzy się tutaj, to już w następnym odcinku. Więc dzięki wielkie za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Link do Discorda oraz do strony i harmonogramu macie w opisie. Trzymajcie się. Hej, hej!